Wzorem premiera Donalda Tuska, który podróżuje po kraju tuskobusem, również ełcki kandydat na posła Tomasz Makowski zamierza prowadzić swoją kampanię w terenie. Startujący z list ruchu Palikota Makowski po województwie warmińsko-mazurskim jeździć będzie oznakowanym samochodem terenowym. W ciągu 10 dni kandydaci z ruchu Palikota zamierzają odwiedzić ponad 100 miejscowości. Będziemy prowadzić akcję door to door, ale nie tylko, mówi Tomasz Makowski. Przewidujemy też w każdym mieście tak zwany przechodni namiot Palikota. Ruch poparcia Palikota zamierza na ulicach miast z moją osobą, Tomaszem Makowskim, z mieszkańcami rozmawiać, z mieszkańcami wymieniać poglądy i przekonywać mieszkańców regionu do tego, aby poszli na głosowanie. W tą niedzielę razem z panem Robertem Leszczyńskim rozpoczniemy taki cykl Porozmawiajmy o kulturze. Czwartek, piątek za tydzień planujemy taką ostateczną konferencję z panem Januszem Palikotem dotyczących niepełnosprawnych, ponieważ na naszych listach znaleźli się ludzie niepełnosprawni. To jest bardzo ważny element społeczny, o którym wszyscy politycy zapomnieli.